Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Przed wami kolejny odcinek Quixel. Sorry za ostatni błąd w poprzednim odcinku. Powiedziałem tam, że wybierałem kartę po tym, jak musiałem skwixelować. Chodziło mi po prostu o to, że cieszyłem się, że trafiłem od razu na tossa pierwszego od lewej i tak to też będzie się odbywać. Ja nie będę tego wybierał, więc zasad nie zmieniłem, spokojnie. Nie bulwersujcie się, tak? Tutaj pierwsza sytuacja, Benteke. Szkoda, że to nie wpadło. Początek spotkania, trzecia minuta, więc naprawdę zaczęło się fajnie. Ogólnie ludzie, chciałem się was zapytać, jak tam wam podoba się mundial, co sądzicie o dotychczasowych rezultatach. Możecie mi napisać pod spodem w komentarzu, jakiego macie swojego faworyta. A tutaj pierwsza sytuacja jeszcze taka naprawdę jeszcze lepsza. Lepsza od tej w trzeciej minucie. Szkoda, że Oskar niestety tego nie trafił. Tutaj kolejny nieudany lob. Jak widzicie, cisnąłem od początku spotkania. 15 minuta, teraz już nawet 19. Dobre zejście do środka. Oskar, no i mamy fajną bramkę. Powiem wam, że dobrze mi się gra Oskarem. Naprawdę dobrze się gra Oskarem, jeśli chodzi o tego zawodnika. No, nie wiedziałem, że jest aż tak dobry, jeśli chodzi o Ultimate'a. No, nie wiem dlaczego wcześniej nim nie grałem, ale teraz chętnie mam właśnie go w tym składzie i myślę, że nieprędko zmienię. Przejdźmy dalej, bo Sanchez tutaj nadciąga skrzydłem, podaje do Benteke, a ten delikatnym lobem umieszcza piłkę w siatce. No i mamy 2 do 0. Powiem wam, że jeśli chodzi o tą serię, naprawdę nagrywa mi się bardzo przyjemnie. Sam jestem ciekaw, kogo trafię, kogo wybiorę. Jakie będą wyniki, gra się trochę ciężej, bo wiadomo, nie ma tego zgrania, nie ma tej chemii, która jest ważna, jeśli chodzi o FIFA Ultimate. Sami wiecie, jak to wygląda, kiedy się gra bez zgrania. Ale to jest też jakaś fajna taka nowość, fajne wyzwanie dla mnie. Lubię takie rzeczy robić, zobaczymy, do której ligi dojdę, kiedy zależy, kiedy skończy mi się to pół miliona jeszcze, także wszystko się okaże. 45 minuta i zobaczmy, kolejna sytuacja i szkoda, że to nie wpadło, mocny strzał pod poprzeczkę, mogło być 3 do 1. No, ale nasz przeciwnik postanowił dośrodkować i Karim Benzema z Zełba strzelił bramkę na 2-2. W 76 minucie mamy remis. Nie wiem dlaczego on ciągle dawał te pauzy, nie wiem o co to chodziło, ale po każdej, właśnie po tej jednej, po drugiej bramce robił to samo. Zawsze dawał pauzę, potem szybko ją wyłączał, nie wiem o co chodzi. No ale mniejsza z tym. Zostało jeszcze chwilę do końca spotkania, ale niestety nie udało mi się nic strzelić, więc ten mecz kończy się remisem, co tak naprawdę nie zmienia nic. Ani nie stracę zawodnika, ani nie zyskam, także skład pozostaje bez zmian. Możecie sobie zatrzymać wcześniejsze właśnie, jeszcze kiedy widzieliście ten skład przed chwilką, właśnie zaraz po meczu, żebyście sobie zobaczyli, jak to wszystko wygląda. A tu spotkanie numer 2, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. No i zaraz zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało w tym drugim meczu. Mamy jednego tossa u naszego rywala, cały skład Brazylijczyków, oprócz Gustlika na bramce. Nie wiem, w sumie trochę tak nie pasuje mu ten bramkarz, no ale mniejsza z tym. 16 minuta, początek tego spotkania, Benteke, dobre dośrodkowanie. I tutaj jeszcze bramkarz pobił tą piłkę, ale Aboubakar strzela na 1-0, Zełba oczywiście, tak jest, dobrze to zamknął tą akcję. W sumie Benteke tam nie miał miejsca, żeby zrobić coś innego. Zresztą widzicie, jak lewa strona była ciągle taka otwarta, więc starałem się tam wchodzić. Tutaj drugie dośrodkowanie i druga bramka w 22 minucie. Także no, Benteke i Aboubakar to są takie dwie bestie u mnie na ataku. Szkoda, że Benteke nie ma toca, bo jestem ciekaw, jakby się nim grało. No, zostawiał mi bardzo dużo miejsca na skrzydłach. Pierwsze na lewej stronie, a teraz na prawej, więc starałem się to jakoś wykorzystać, schodzić do środka, próbować uderzać tak jak teraz. No, nie wychodziło niestety, oprócz tych dwóch główek nic nie chciało wejść. Tutaj dobra sytuacja, Young z rzutu wolnego. A musiał to Czech sparować na rzut rożny. Niedużo brakło i wpadłaby ta bramka. No i fajny to byłby gol z rzutu rożnego. A tutaj już nieudana podcinka Benteke. Nie tak to miało wyglądać. Miał bramkarz wyjść i miałem podciąć nad nim. Niestety się nie udało. A w 83 minucie stało się coś takiego dziwnego. Wyrzuciło mojego rywala. Bałem się, że nie dostanę w ogóle punktów. Ale jednak okazało się, że punkty zostały mi przyznane. No i mam awans. Także postanowiłem, że tradycyjnie za zwycięstwo wybiorę sobie jednego nowego zawodnika. I tym razem postanowiłem wymienić w końcu mojego bramkarza. Wziąłem sobie kolejnego. No i tak jak widzicie, nie wiem kogo wy byście brali, ale ja wybrałem Sirigu. Wiem, że DH miałby lepsze zgranie, ale jakoś wolę mieć Sirigu na bramce. No i postanowiłem jeszcze za awans wymienić sobie defensywnego pomocnika. Camoranesi wędruje do klubu, a do naszego składu dołączył Sami Khedira, którego właśnie wylicytowałem za 1200 końców. Specjalnie zostawiłem ten czas licytacji, żeby móc z wami jeszcze porozmawiać, bo jak widzicie tutaj do wyboru miałem w sumie Tulalana, Marquisio, Sergio Busquetsa, Luisa Gustavo, no i jednego brązowego Jaśka.
Anglika, który w sumie by mi pasował, ale jednak Khedira to jest chyba jeden z moich ulubionych defensywnych pomocników w tej grze, dlatego postanowiłem postawić na niego. No i tak teraz wygląda mój skład. Zaraz zobaczycie, jak to wszystko się układa, zobaczycie zgranie. Także widzimy się w kolejnym odcinku, już wróciłem od rodziców, także można nagrywać. Jeśli wam się podobało, dajcie łapkę w górę. No i widzimy się następnym razem. Na razie i piona.